Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku, jako że nie chcę Was zanudzać tytułami, które większość nic Wam nie powiedzą, postanowiłem Wam pokazać, jak działa system amerykańskiego Daytime. Ile było odgrzewanych kotletów, jeśli chodzi o teleturnieje. Tak więc w poprzednim odcinku dotarliśmy do roku 54-55. No a teraz jesteśmy w sezonie 56-57 i tutaj co mamy? Tic-Tac-Doe, Could It Be You, Queen of the Day, czyli takie wybory Miss, a takie tu w sumie teleturnieju Daytime. No i tutaj nie była inna miska. Tutaj mamy Tic-Tac-Doe, czyli gra w kółko i krzyżyk, tutaj wspomniane już w poprzednich odcinkach Truth or Consequences. No i cóż, i oczywiście The Price is Right, a także Treasure Hunt. Ten teleturniej wrócił w latach 70. jako teleturniej konsorcjum. No a teraz, znaczy Tic-Tac-Doe, spójrzmy na sezon 78-79. W latach 50. mieliśmy go na NBC. Natomiast już w latach 70. wrócił na CBS, ale to nie ten sezon. Tak jest. 78. Tak jest. Tic-Tac-Doe, CBS, godzina 10. To jest typowy odgrzany komplet. W OVP jest zaraz nie wspomnę. Tutaj z takiej nowości mamy Hollywood Squares. To akurat był jednorazowy bieg w Daytime. Mamy rekiny kart, tutaj w NBC. W sezonie, pod koniec drugiej połowy lat 80. ten program odgrzała CBS. Co tu mamy jeszcze? Klasyczna koncentracja. Mówiłem też w poprzednim odcinku, że to odgrzewany kotlet. Ale czego? Mówiłem, że to ten program z lat 50. No i ten program leciał na NBC. W którym teraz to było roku? Muszę rok znaleźć. Jest. Tutaj. Lato 58. Zastąpiło 25 sierpnia zastąpiło 58 roku, ten program zastąpił Truth or Consequences, który przeszedł jako do konsorcjum do telewizji, a nawet tutaj. No, później stał się programem konsorcjalnym Truth or Consequences, ale wcześniej przesunięto go z godziny 11.30 na godzinę 14. Dalej. Wybierzmy jakiś dowolny sezon. Strzelam 82-83. Co my tu mamy? Piramida. $25,000. No to jest oczywiście nowsza wersja turnieju, który leciał w latach od 73 roku w Daytime bez przerwy. I praktycznie no nie był odgrzewanym kotletem. Odgrzewanym kotletem natomiast jest sprzedaż stulecia. To jest rok 82. Ale ten program leciał już w sieci w latach 70. Właściwie zadebiutował jesienią 69 roku. Tak jest. Joe Pardy. Od lat 80. w konsorcjum, ale już w latach 60. od 64 roku w Daytime, w NBC. Newly Led Game, czyli taka gra typu nowożeńcy, również swego czasu miała wersję w Polsce, tak samo jak The Dating Game, ponieważ The Dating Game to jest amerykański pierwowzór randki w ciemno. No i ten program również był później odgrzewany w latach 80., 90. w konsorcjum. Co my tu jeszcze mamy? Weźmy na przykład sezon 92-93.
To był taki ostatni sezon, jeśli chodzi o te turnieje. Były tylko dwa, trzy powtórki, bo nie, że w NBC była Classic Concentration, ale to były powtórki tylko. Natomiast w CBS mamy tylko Familiadę i The Price is Right. Później jeszcze było ożywienie Scrabble i Categories. Nie wiem, na czym dwa razy program, ale do czego najmy się. Dwa zespoły, czterech graczy, cztery mężczyzn na cztery kobiety. Jedna w maksymalnie 6 elementów, to do konkretnej kategorii, a rozpoczęto z określoną liczbę alfabetu. Mm-hmm. No, bardzo przyjemna. przyjemnie wygląda. Tutaj mamy jeszcze Family Secrets, czyli tak po prostu sekrety rodzinne. I Cezar Challenge. Tutaj na tym programie mogę powiedzieć, że Cezar Challenge to dzieło Stevena J. Canella, twórcy legendarnego serialu Drużyna A. Ale jak już powiedziałem, to pierwsza połowa lat 90. to gwóźdź do trumny dla teleturniejów w daytime, ponieważ jeszcze jesienią 93 roku to Caesar Challenge i Classic Concentration na NBC leciały, ale już zimą została tylko Price is Right na CBS. No i koniec. Teleturnieje out. Od 48 to się zaczęło, tak w 93 przypadło wszystko poza The Price is Right. To była taka złota epoka 45 lat teleturniejów w amerykańskim daytime, która w miarę odżyła w roku 2009, kiedy to CBS wprowadziła ożywienie teleturnieju Idź na Całość. To było ożywienie po 6 latach, ponieważ w roku 2003 NBC wyemitowała 6 odcinków, ale to były tylko odcinki w prime time. Daytime już nie robiła, jeśli chodzi o ten program. Tak więc myślę, że to tyle, jeśli chodzi o teleturnieje w amerykańskim daytime. Dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, do zobaczenia.